moi kochani, przechodzimy do trzeciego miksu, czyli naszego głównego miksu. Będziemy robić tutaj już kilogramową porcję. Będziemy do tego potrzebować mąkę sojową, semolinę, mączkę rybną. Ja stosuję dwie mączki rybne, Provimini 66 i LT94, mączkę królową, przy czym należy pamiętać, że mączka królowa należy do mączek lekkich, żeby nie dać jej za dużo. Tutaj mam zmielony pokarm dla ptaków, akurat ten pokarm. Oczywiście zmielone, prażone konopie, papryka, ostra, sól, pieprz, olej, tym razem rybny z łososia, salmon oil, śmierdziel, straszny śmierdziel, krill, jajka. Będziemy potrzebować i mleko w proszku. Będziemy potrzebować około 10 jajek. Procedura jest ta sama. Składniki suche do suchych, mokre do mokrych. Z tym, że teraz barwnika żadnego nie będę dawać, bo te kulki mają taki, uzyskają taki fajny kolor, że ja nie chcę zmieniać. Ale za to sól, łyżeczkę soli będę dodawał do tego miksu, ale ją dodam do składników płynnych z tego względu, że sól się bardzo fajnie rozpuszcza i po całym miksie się nam rozprowadzi. To co? Zaczynamy od podstaw, czyli od wagi i jedziemy z tym koksem. Kładziemy, tarujemy wagę. Dobra, waga wytarowana. Tu mam oczywiście ściągawkę. Potrzebujemy, i teraz większa porcja, czyli mieszamy wszystko w wiaderku. Potrzebujemy tak, 205 gram semoliny. Raz, dwa, końcóweczkę już lecimy. Ostrożnie. O, i mamy dokładnie 205 i wsypujemy tutaj. Semolina gotowa. Mąka sojowa leci. Tak samo 205 gram. Mąka sojowa jest mąką lekką, należy do mąk lekkich. Jeszcze potrzeba 10 gram nam. O. Jak w mordę strzelił. Mamy dwa składniki. Teraz dajemy mączkę rybną. 250 po 125 gram. Patrzymy, zalowane. Raz. Dwa. 10. Waga. I 125. W porządku. I dodajemy 125 gram Provimi. Raz, dwa, razem ma być 250 gram mączek, bo ja daję pół na pół. I tu końcówka, jeszcze 5 gram. Super, jak w mordę strzelił. Jak w mordę strzelił.
Teraz dajemy krilla, mączkę z krilla, tutaj coś się wysypało. O. Krillówki dajemy 100 gram. Musimy pamiętać, że mąka z krilla, jak powtarzałem wcześniej, jest mąką lekką, nie możemy jej dać za dużo. To samo jak dajemy mąkę squidową, czyli z kałamarnicy, bo nam może okazać się, że nasze kulki będą pływać, jak damy za dużo. Więc z tym trzeba uważać. Z tym trzeba uważać, żeby nie dać za dużo. Pięknie. Wkładamy do woreczka. Teraz dodajemy 80 gram pokarmu dla ptaków. Wytarowane i dajemy. Raz, dwa. Uwaga. O. Oho, daliśmy. O kurczę, żeśmy przesadzili. Teraz to mnie poniosło. Jeszcze ciut. O, super, 80 gram. Tu. Konopi prażonej. Jak w mordę będzie konopi. Konopi jak w mordę, 50 gram. Teraz dajemy 100 gram mleka. Uwaga, trzeba zobaczyć jak on... OK. Teraz dajemy 100 gram mleka w proszku. Super. O. 100 gram mleka w proszku. Teraz dajemy 5 gram pieprzu. I 5 gram papryki. Super. 5 gram pieprzu, 5 gram papryki. I to wszystko. O, tu. Teraz. Zapamięci. Łyżeczkę soli. O, tu. Zapamięci do składników płynnych. Teraz przechodzimy do wstępnego przemieszania składników suchych. Dobra, i tu już wstępnie jak widać jest wszystko przemieszane. O, to jest wstępne mieszanie. Teraz co robię?
zamykam i mieszam w ten sposób. To jest już intensywne mieszanie. Dobra, jest. Jak widać, o, jak widać, wszystkie składniki są pięknie połączone ze sobą. Widzicie? Super. Super. Wszystko jest super przemieszane. Wszystkie składniki się super wymieszały. Dobra. Teraz, a wagi nie potrzebujemy. Teraz przechodzimy do składników płynnych. Czyli tak, dajemy 10 jajek. Drugie. Trzecie. Dziesiąte. Dobrze, teraz dajemy 5, ja daję, to jest mocny aromat, 5 ml kryla. To jest naprawdę mocny. 5 ml to jest u mnie. Ile mam tu? 4,25, a ma być 5, ok, 5 ml kryla. Naprawdę to jest tak śmierdzący aromat, że wow. I dajemy 5 ml oleju rybnego. O, 5 ml oleju rybnego. O, dajemy. Super. Tu, teraz tego śmierdziucha mieszamy. Dobra. Wymieszane i teraz sobie robimy, odkładamy ciut taki bufor, powiedzmy z dwie łyżki, o, że jakby nam za dużo czegoś było, za dużo składników płynnych, to zawsze sobie dodamy. Tak samo wszystkich składników płynnych nie wlewam, żeby nie wyszło, że jest za rzadkie. Nie, tu, tutaj śmiało, tu już widzę, że śmiało mogę wlać w porządku. Jeszcze nie wiem, czy nie będę musiał jednego jajka dobić, bo dzisiaj jest w porządku. 10 jajek jest naprawdę w porządku. Mieszanina wyszła. O, super, ona, o, jeszcze lekko tako damy. Mówię, małą porcję można wyrabiać śmiało, ręcznie. O, ona. Ładnie odchodzi, ale jeszcze nam super jest. Widzicie? Jest super. Musimy pamiętać, że teraz ona wygląda na ciut przemoczoną, ale wstawiając pół godziny do lodówki, ona wchłonie nam tą wilgoć i będzie perfekcyjna. Co?
czyli teraz zawijam w skrecza i do lodówki. Potrzebujemy rolera, ja mam roller 16 mm i pistoletu. Jeśli mówiłem, jeśli nie macie pistoletu ani rolera, nie przejmujcie się, zawsze można powałkować ciasto, rozwałkować i pokroić, ewentualnie ręcznie porobić kuleczki. O, to co mówię. Raz, dwa, trzy. O. I można ręcznie kuleczki pokulać. Albo wrzucać całościowe takie kopytka. Dobra. Warto zainwestować w pistolet. Dlatego, że wyciskamy sobie pistoletem, robimy wałki i możemy kroić. Niekoniecznie musimy robić kulki z tego względu, że i tak to albo z pompem będziemy wyrzucać, albo najczęściej ludzie łódką wyrzucają, albo się robi po prostu w kulach, więc to wszystko razem się trzyma. Widzicie? Elegancko. W ostateczności można samemu sobie pokulać. Dobra, zaraz zobaczymy, jak nasz miks działać będzie na naszym rollerze. Cyk. Eleganckie kuleczki. Patrzcie. O, super.
tutaj jak widać kuleczki i wsypujemy, będziemy parować. Będziemy parować 6 minut. O, 6 minut. Te 6 minut uparuję, a tamte ugotuję. Ostatnią porcję ugotuję. Tu już mamy ugotowane. O, do parowania, czyli zakrywamy. O, są zakryte i super. Dobrze, i teraz jeszcze, o, jak widać, parują, ale je trzeba lekko przemieszać od czasu do czasu, żeby się na miło wszystko nie skleiły. Ja wolę parowanie, mniej traci aromat kulka jak gotując. Dobrze, już mamy 6 minutek. Kuleczki. No, to co? Ała! Nasze kulki. O. Te do gotowania. Te od czasu wypłynięcia mają się gotować 1,5 minuty. Moja suszarnia kulek, te były wczoraj robione, te były tak samo wczoraj robione, te kulki idą do mrożenia wszystkie, one wczoraj były zrobione, widać piękne, mięciutkie są, a te pod spodem tu i tamte była robiona wcześniej i jest suszona na kamień. Już jest twardowata, ale nadal jeszcze zachowuje sprężystość. Jeszcze nim wyschnie, to będzie leżała z tydzień albo z dwa tygodnie, nim wyschnie mi na kamień i wtedy jej się nic nie stanie. Ta jako świeża idzie do domu, pakuję w torebki i do zamrażalki. Tyle kuleczek udało się zrobić. Popakowane są w takie małe torebki, żeby starczyło na jedną małą kilkugodzinną zasiadkę. Jak będę chciał na jakąś dłuższą zasiadkę, po prostu wezmę 2-3 torebki sobie. Teraz to wszystko ląduje w lodówce, w zamrażalniku i będzie czekało na otwarcie sezonu, bo tu w UK jeszcze mamy przymknięte. Dobra, do zoba. Hejka! Mam nadzieję, że nowa seria z kuchni nad wodę spodobała się, że ten film przydał się szczególnie młodym adeptom kulania, tym, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę ze swoją kulką, a starzy wyjadacze za bardzo po mnie nie pojadą, a nawet gdyby, to oby to była krytyka pozytywna, tak, żebym i ja wyciągnął jakieś wnioski, nauczył się czegoś na przyszłość. To co, kończymy.
Pamiętajcie, aby zawsze znaleźć czas na ryby. Do zobaczenia nad wodą. Heja!